Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Public Art Service. Dzisiaj nagramy dla Was materiał, kolejny już materiał z taniego tuningu samochodu. Jeśli nie widzieliście poprzednich filmików z taniego tuningu, zapraszam Was do linków w opisie, tam znajdziecie wszystkie poprzednie odcinki. Także zapraszam Was do subowania naszego kanału, dawania łapek w górę i do oglądania tego materiału do końca. A takim protipem, co dzisiaj będziemy robić, będzie odnawianie plastików. Tanim domowym sposobem do odnowy będzie potrzebna nam opalareczka. Taką opalarkę budżetową w sklepie możecie kupić za jakieś 6-7 dyszek. Nasza tyle kosztowała, ale też podejrzewam, że jakiś Wasz znajomy będzie posiadał taką opalarkę. Jeśli obracacie się w gronie samochodowców, opalarka jest przydatna do bardzo dużo czynności takich właśnie tuningowych związanych z autem. Także sama energia elektryczna podejrzewam, że będzie kosztowała grosze, może złotówkę, dwie. Nie jest to dużo, a możemy zdziałać, tak powiem, cuda. Także zapraszam Was do oglądania tego materiału do końca. Dobra, słuchajcie, mamy przygotowany plastik. Wygrzebałem sobie jakąś podstawę starą akumulatora, żeby ten efekt na kamerze był widoczny. Czyli znalazłem sobie taką styrany plasticzek. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to jest umycie tego plastiku. Możemy przemyć go wodą lub jakimś detergentem. Ja mam tutaj płyn do spryskiwaczy. Myjemy go po to, żeby te zanieczyszczenia stałe, jak piach, kurz, brud, żeby po prostu nam się to nie wtopiło podczas samego procesu odnawiania plastiku opalarką. Także lecimy sobie, umyjemy sobie ten plasticzek. Widzicie, masa brudu z syfu. Jeździło to w komorze silnika pod akumulatorem, także nic dziwnego, że mamy syf. Piachu. Dobra, teraz zaczekajmy sobie chwilkę, aż nasz plastik wyschnie. A w międzyczasie musimy sobie zrobić próbę z drugiej strony tego plastiku na mniej widocznej części. Jak ta opalarka zadziała na nasz plastik. Także z tej strony nie musimy czyścić. Jeśli ona nie jest widoczna, bierzemy sobie opalareczkę i testujemy po prostu, jak na nasz plastik zadziała opalarka. Musicie uważać, żeby nie trzymać w rękach naszego plastiku, bo potem może wydarzyć się Wam taka sytuacja, nie wiem, czy będzie widać na kamerze, chyba będzie widać, że po prostu dotkniecie gorącego kawałka plastiku i zostawicie swoje linie papilarne. Druga rzecz, jeśli nagrzejecie mocno plastik, a on nie będzie sobie stabilnie leżał, ten plastik może Wam się zdeformować. Jeśli robicie to na próbę, nie ma problemu, możecie sobie pogiąć ten plastik, go wyrzucić, ale jeśli robicie plastik ze swojego auta, no szkoda by było go wyrzucić i lepiej sobie go tak zadbać, żeby mu się nic nie stało. Dobra, robimy teraz próbkę. Sprawdzamy, czy jak opalarka zadziała na nasz plastik. Dajemy wyższy bieg opalarki, dużo stopni. Można powiedzieć, że grzejemy ten plastik miejscowo, punktowo. Sprawdzamy, co się z nim dzieje. Małe ruchy, ruch koło ruchu. Jak już pewnie widzicie na kamerze, opalarka dosyć fajnie działa na nasz plastik. Dobra, przejdźmy do strony docelowej. Tak to wygląda. Jest bardzo mocno zrysowana ta podstawa. Zobaczmy, co ta opalarka nasza będzie w stanie zrobić z tym plastikiem.
Jak sami możecie zauważyć, w miejscach, gdzie plastik nie był porysowany, nabrał on fajnego połysku, zaczął się świecić. W miejscach, w których mieliśmy takie bardzo mocne, ordynarne rysy, te rysy stały się bardziej matowe, mniej widoczne, także naprawdę fajnie to działa. A żeby to Wam jeszcze lepiej zilustrować, pokażę Wam to na zderzaku samochodowym. Jak pewnie widzicie na kamerze, listwę drzwiową mamy umytą. Przekleimy sobie ją, żebyście widzieli różnicę. Tylko nie przeklejajcie tego w domu, bo akurat mi na tym aucie nie zależy. To jest szrot już do testów. Do filmów, do testów. Także się nie boję o to, że ta taśma po prostu mi się wklei w plastik. Zostawi po sobie ślady, zostawi klej. Także sobie ją okleję, żeby Wam to zwizualizować. Aczkolwiek w domu tego nie róbcie. Listwą mam przemytą, chyba już mówiłem. Bierzemy naszą opalarkę i lecimy z tematu. Dobra, nie wiem czy widać na kamerze różnicę, ale podejrzewam, że po odklejeniu taśm będzie to dosyć fajnie widoczne. Jest, widać ładnie nasza listwa drzwiowa. Tanio, szybko została odnowiona, można się nad tym jeszcze trochę pospuszczać, zrobić to dokładniej. Ja Wam teraz zrobię zbliżenie. Zobaczycie, jak to wygląda. Dobra, na dzisiaj to już będzie wszystko. Myślę, że dałem Wam taką fajną zajawkę, co możecie robić przez czas kwarantanny w domu. Każdy się nudzi. Tak naprawdę można pierdolca dostać w tym domu. Sami widzieliście efekty. Im bardziej zdezelowany plastik sobie znajdziecie, tym większe efekty będą widoczne. Zapraszam Was jeszcze raz do subowania. Dajcie łapkę w górę. Komentujcie, jeśli macie jakieś pytania. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!